W regionie wałbrzyskim ważą się losy władz samorządowych, tymczasem Wrocław świętuje dzień swojego patrona, Jana Chrzciciela. Z tej okazji odbyła się uroczysta sesja Rady Miejskiej, podczas której zostały wyróżnione osoby zasłużone dla miasta. Tytuł honorowego obywatela Wrocławia otrzymał pośmiertnie wybitny grafik Eugeniusz Goethe-Stankiewicz. Magdalena Wawrzyniak. Eugeniusz Goethe-Stankiewicz, jeden z najbardziej znanych polskich miedziorytników, przez lata był związany z Wrocławiem. To on w kamieniczce Jaś stworzył domek miedziorytnika, a w całym mieście pozostawił wiele swoich prac. Uroczysta sesja Rady Miejskiej rozpoczęła się odegraniem hejnału miasta. Najważniejszym punktem uroczystości było nadanie tytułu honorowego obywatela Wrocławia zmarłemu w ubiegłym roku artyście. Cieszę się z tego bardzo. Myślę, że brat nie lubił specjalnie takich uroczystości, ale pewnie byłby zaszczycony. To wyróżnienie ma nie tylko taki symboliczny charakter, odnoszący się powiedzmy do przeszłości, czyli do tego, co stworzył, ale mam nadzieję właśnie, że też jest związane z teraźniejszością i z przyszłością, czyli z tymi wszystkimi projektami, które powstaną. Jedną z ostatnich osób, która rozmawiała z wrocławskim artystą przed śmiercią, był prezydent Wrocławia Rafał Dutkiewicz, prywatnie przyjaciel wybitnego grafika. Pytałem go prywatnie, tak po przyjacielsku, czy jest jeszcze coś, co powinienem dla niego zrobić. A on mówi, no tak, zdobądź kilka ton złota i wydaj z pożytkiem dla Wrocławia. Także Goethe był bardzo, bardzo wrocławski. Nagrody Wrocławia dla osób zasłużonych dla miasta i nagrody prezydenta otrzymało 11 osób. Wśród nich Jan Biliszczuk, główny projektant Mostu Rędzińskiego. Nagrody nieprzypadkowo co roku wręczane są 24 czerwca, gdy Wrocław obchodzi Dzień Patrona Miasta. Wizerunek świętego Jana Chrzciciela można spotkać niemal wszędzie. Skoro mamy patrona Jana w herbie, no to niech się Janowie w naszym mieście świetnie czują i świetnie bawią. Z okazji Święta Miasta nie zabrakło tradycyjnego przemarszu do ratusza rajców, przedstawicieli Bractwa Kurkowego i Rycerskiego. Wyjątkowo w tym roku, ze względu na strefę kibica, wrocławianie nie mogli jednak zwiedzać sukiennic. Wrocław, Magdalena Wawrzyniak. To nie koniec świętowania. W katedrze świętego Jana Chrzciciela na Ostrowie Tumskim odbył się uroczysty koncert dla Wrocławia, dedykowany mieszkańcom oraz metropolicie wrocławskiemu arcybiskupowi Marianowi Gołębiewskiemu, który dziś obchodzi złoty jubileusz kapłaństwa. Dolnośląska Orkiestra Symfoniczna wykonała dzieła Händla, Haydna i Henryka Mikołaja Góreckiego. Zebrani wysłuchali m.in. uwertury do oratorium Mesjasz i trzech utworów w dawnym stylu Góreckiego. Po koncercie odprawiona została msza święta za mieszkańców Wrocławia, w której uczestniczyli przedstawiciele władz miasta i miejscy radni.